Donald Trump nie odpuszcza. Ujawniono nagranie Donald Trump nie odpuszcza. Wzywa sekretarza stanu Georgia do znalezienia głosów. W rozmowie telefonicznej prezydent USA Donald Trump wezwał sekretarza stanu Georgia Brada Raffenspergera do znalezienia takiej liczby głosów, by udało mu się prześcignąć w tym stanie wynik wyborczy demokraty Joe Bidena. Dostęp do nagrania sobotniej rozmowy uzyskał dziennik Washington Post. W godzinnej konwersacji Trump krytykował Raffenspergera, prosił go o działanie oraz ostrzegał republikanina z Georgii, że podejmuje duże ryzyko. W trakcie rozmowy Raffensperger mówił, że Trump opiera się na teoriach spiskowych i głosi nieprawdziwe informacje. Zapewniał, że zwycięstwo Bidena w Georgii o 11 779 głosów jest uczciwe. To nie przekonywało prezydenta. Mieszkańcy Georgii są źli, ludzie w kraju są źli. Ale nie stanie się nic złego, jeśli powiesz, że ponownie obliczyłeś głosy, stwierdził. Chcę tylko znaleźć 11 780 głosów, czyli o jeden więcej niż potrzebujemy. Ponieważ zdobyliśmy ten stan, powiedział Trump. Prezydent powtarzał podczas rozmowy, że nie ma mowy, by przegrał w Georgii. Wygrana Bidena w zapewniającej 16 głosów elektorskich Georgii została po ponownym przeliczaniu głosów certyfikowana przez stanowe władze. Elektorzy z tego stanu 14 grudnia jednomyślnie opowiedzieli się za kandydatem demokratów. Zwycięstwo Bidena w Georgii, tradycyjnym bastionie republikanów, stanowiło jedną z największych niespodzianek listopadowych wyborów prezydenckich. Demokrata nie triumfował tu od 1992 roku. Do sukcesu rywala Trumpa przyczyniła się walnie wyjątkowa mobilizacja wyborcza w aglomeracji Atlanty wśród Afroamerykanów.